Nieco ponad tydzień temu swoją oficjalną premierę miała najnowsza opaska Xiaomi Smart Band 8. Dziś zapraszam na jej rozpakowanie oraz pierwsze wrażenia z użytkowania. Na początku zaznaczę, że moja opaska jest prosto z Chin i opaski, które pojawią się za jakiś czas na rynku polskim, mogą się delikatnie różnić. Na ten moment też całe opakowanie jest w języku chińskim, cały system jest dostępny tylko po chińsku i angielsku, a żeby połączyć się z opaską, też trzeba nieco pokombinować. Oczywiście z biegiem czasu będzie się to zmieniało. Prawdopodobnie za kilka tygodni, jak obejrzycie ten film, to częściowo może być on nieaktualny, szczególnie w kwestii oprogramowania, języka czy sposobów łączenia się z aplikacją. Stworzę na pewno playlistę ze wszystkimi filmami dotyczącymi Xiaomi Smart Band 8, więc jeżeli pojawią się jakieś znaczące aktualizacje, postaram się nagrać o tym film. No dobra, ale wróćmy już do opakowania. W opakowaniu dość standardowo znajdziemy samą pastylkę Xiaomi Smart Band 8, do tego mamy pasek, a także przewód zasilający oraz instrukcję obsługi. W pudełku nie znajdziemy żadnej ładowarki, więc ten przewód USB zasilający opaskę musimy podłączyć do innej ładowarki lub na przykład do komputera. Przewód podłączamy do opaski w sposób magnetyczny, jednak całość została delikatnie przebudowana względem poprzednich modeli. Niestety tutaj powiedziałbym, że na minus ten magnes stanowczo słabiej trzyma i gdy opaska się delikatnie poruszy, przewód może po prostu się odpiąć. Sporą zmianą już w samym urządzeniu jest sposób montowania pasków. Nie mamy tutaj już gumowej opaski, którą jakby naciągamy na całą obudowę urządzenia i ta guma nie jest już dostępna po bokach. Pasek wczepiamy tylko od góry i od dołu, na spodzie mamy takie przyciski, za pomocą których możemy wyczepić pasek i na przykład wymienić na inny. Przez to też mając jakąś kolekcję pasków z poprzednich opasek, niestety tutaj już ich nie założymy, tutaj są one montowane całkowicie inaczej. Ale przez to też, że nie mamy gumowego paska po bokach, całość wygląda bardziej elegancko i jest wykończona takim błyszczącym tworzywem przypominającym metal. Dodatkowo Xiaomi wprowadziło też możliwość zastosowania innych pasków, nie muszą być to gumowe, dostępne będą też metalowe, poza tym skórzane, a także chociażby ciekawostka w formie wisiorka czy uchwytu montowanego na bucie. Tak więc Xiaomi Smart Band 8 nie musi być tylko opaską, może być także krokomierzem bezpośrednio przy bucie, czy chociażby wisiorkiem jako element taki bardziej dekoracyjny. Od spodu poza pinami do ładowania, a także tymi przyciskami do wysuwania paska mamy także zestaw niezbędnych czujników, czyli mamy tutaj optyczny czujnik tętna oraz zawartości tlenu we krwi. Po bokach już nic nie znajdziemy, natomiast od przodu jest przede wszystkim spory wyświetlacz o przekątnej 1,62 cala, który został wykonany w technologii AMOLED. Ma rozdzielczość na poziomie 192×490 pikseli, co w zupełności wystarcza na takiej przekątnej wyświetlacza. Sporą nowością, której mi mocno brakowało w poprzednich opaskach, jest to, że wraz z ekranem mamy też czujnik oświetlenia, który automatycznie będzie dostosowywał jasność ekranu do warunków otoczenia. Tak więc nocą nie zostaniemy oślepieni, a jednocześnie będąc na dworze opaska się automatycznie rozjaśni, żeby ekran był czytelny. Opaska ma także funkcję Always on Display, czyli możemy wyświetlać cały czas godzinę bez konieczności wybudzania wyświetlacza. Całość dopełnia łączność Bluetooth 5.1, do tego mamy baterię o pojemności 190 mAh, co pozwoli podobno na około 16 dni na jednym ładowaniu. Korzystam z opaski dosłownie kilka godzin i na ten moment ubyło około 7% baterii, jednak jest jeszcze za wcześnie, żeby cokolwiek mówić o wydajności tego akumulatora. Aby połączyć się z opaską przynajmniej dzisiaj, 28 kwietnia 2023 roku, musimy niestety trochę nakombinować. Przede wszystkim jeżeli urządzenie jest wyłączone, to oczywiście nie mamy żadnego przycisku, żeby uruchomić całość, wystarczy jednak na chwilę podłączyć urządzenie do ładowarki, a automatycznie się uruchomi. Wtedy możemy przejść przez konfigurację i na początku wyświetli się kod QR do pobrania aplikacji na smartfona. Będzie to aplikacja Mi Fitness w wersji 3.16. Jest to nieco nowsza wersja niż ta, która jest dostępna w sklepie Google Play, ponieważ tam obecnie jest dostępna 3.15.4i. Sprawdziłem jednak w praktyce i jedna i druga wersja działa jak najbardziej ok, pod warunkiem, że zrobimy jedną rzecz. Niestety na polskich serwerach czy innych europejskich urządzenie jeszcze nie będzie działało, po prostu się nie pojawia na liście, jakby takiego sprzętu w ogóle nie było. Jeżeli w ustawieniach aplikacji Mi Fitness zmienimy region na chiński, to od razu urządzenie nam się tutaj pojawi i możemy je już wtedy bez problemu dodać. Niestety jednocześnie zmieniając na region chiński i mając język polski w systemie, urządzenie nieco szaleje, no bo w opasce, jak wspomniałem, nie mamy języka polskiego. Zmienia więc na domyślny inny język, który jest najbardziej podobny do tego z naszego wybranego regionu. Tak więc chcąc nie chcąc, niestety w opasce system przełącza się na chiński. Jest na to jeden sposób, mianowicie zmienić cały język systemu na język angielski, wtedy wszystkie informacje w urządzeniu będą także w języku angielskim. To na pewno się zmieni maksymalnie za kilka tygodni, gdy pojawi się język polski, już takich problemów na pewno nie będzie. Całego systemu nie będę opisywał, muszę też poznać te wszystkie funkcje po kolei, jednak na pierwszy rzut oka wydaje się być funkcjonalnie, całość działa z przyjemną prędkością i nie powinno być tu jakichś większych problemów. Z ciekawostek jednak, które warto zaznaczyć, to w urządzeniu oprócz takich standardowych tarczy zegara możemy także wgrać takie interaktywne tarcze, które pozwolą na uruchomienie gier. Aktualnie mamy 4 gry, które musimy najpierw pobrać w aplikacji, przechodząc w zarządzanie tarczami, wybierając podział na kategorie i przechodząc do zakładki Fresh and Fun. Tam znajdziemy 4 podstawowe gry, które aktywują się tylko wtedy, gdy wybierzemy konkretną tarczę. No trochę szkoda, że nie jest to jakby osobna aplikacja, osobny kafelek w menu, tylko musimy zmienić całą tarczę, żeby dostać się do takiej gry. Z innych rzeczy, które na pewno też mogą być fajne, to możliwość integracji z systemem Xiaomi Home. Łącząc się z ich asystentem, będzie możliwe sterowanie sprzętami połączonymi właśnie do aplikacji Xiaomi, jednak obecnie nie jest to jeszcze dostępne, w ogóle taka ikonka mi się nie pojawia w systemie, więc to na pewno też z biegiem czasu dopiero się pojawi z kolejnymi aktualizacjami. Tak więc ogólnie na ten moment wydaje się bardzo ciekawie, opaska prezentuje się ładnie, ma kilka fajnych usprawnień, jednak na pewno mocno czekam na aktualizację, na pojawienie się języka polskiego, a resztę funkcji muszę stopniowo potestować. Jeśli macie jakiekolwiek pytanie na temat tej opaski, to śmiało piszcie w komentarzach. Zachęcam także do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, żeby nie przegapić kolejnych filmów na temat tego sprzętu. A tymczasem dzięki za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!